Czuwaj, witam w kolejnym odcinku programu Brokułowe Gotowanie. Dziś w odpowiedzi na zaproszenie zastępu Sowa będziemy gościć u nich na zbiórce. Zobaczymy, co dobrego ugotowali. Czuwaj! Czuwaj! Jestem ciekaw, co zrobiliście dzisiaj na obiad. Na obiad dzisiaj przygotowaliśmy zupę cebulową z grzankami i serem. Zapraszam. Czy możecie coś więcej mi powiedzieć o waszej zupie? Nasza zupa została wynaleziona przez francuskich chłopów, którzy byli zmęczeni i wracali z pola. Wrzucali po prostu wszystko, co mieli. Cebulę, czerstwe bagietki. O tych bagietkach mogliśmy przekonać się na Eurojamie. I oczywiście ser, którego też nie mieli za dużo. To może zjesz z nami obiad? Już myślałem, że tego nie zaproponujesz. Dzięki wielkie za zaproszenie. Zastęp Sowa skończył już swoją zbiórkę. Dzięki ich uprzejmości mogę skorzystać z ich ogniska. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić kurito. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku potrzebne nam będą gotowe placki tortilli, olej, pier z kurczaka, sos, najlepiej barbecue. Mi nie udało się takiego kupić. Kupiłem zwykły sos do hamburgerów, tarka, patelnia oraz deska do krojenia. Mąka, ser mozzarella, rozmaite przyprawy, których listę znajdziecie w opisie tego filmiku. Zaczynamy gotować. Na początku dzisiejszego odcinka zrobimy marynatę, w której potem zamarynujemy naszego kurczaka. Lejemy troszeczkę wody i sypiemy troszeczkę ostrej papryki, najlepiej chili. Dokładnie mieszamy. Przystępujemy do krojenia naszego kurczaka w paski. Gdy nasze paski są już gotowe, wrzucamy je do naszej marynaty. I wszystko ładnie mieszamy. Po zamarynowaniu naszego kurczaka nadszedł czas na przygotowanie dla niego panierki. Przyrządzamy ją z mąki oraz przypraw, których listę znajdziecie w opisie tego filmu. Wszystko dokładnie mieszamy i panierujemy teraz naszego kurczaczka. Nasz kurczaczek jest już zapanierowany. Idziemy go teraz usmażyć. Wrzucamy kurczaka na rozgrzany olej. Pamiętajcie, aby oleju było tyle, aby kurczak był cały w nim zanurzony. Gdy mięso już się nam ładnie zarumieni, ściągamy je z patelni. Przystępujemy teraz do przygotowania naszych placków. Rozcinamy placek na pół, ponieważ mamy dość małą patelnię. Więc musimy rozciąć nasz placek, żeby nam się wszystko ładnie zmieściło. Przygotowanie placka wygląda w następujący sposób. Układamy nasze mięsko. Ser żółty. Nam się nie chciało go trzeć, dlatego pocięliśmy go w paski. Doprawiamy sosem. Najlepiej barbecue, ale my nie mamy takiego sosu, dlatego doprawimy sosem do hamburgerów. Składamy teraz ciasto na pół. I tak przygotowanego placka idziemy zapiec na naszej patelni. Nasz placek kładziemy na rozgrzanej patelni, aby roztopił nam się ser i wszystko jeszcze delikatnie podgrzało. Ser już się roztopił, więc ściągamy naszego placka z patelni. Tak przygotowana potrawa jest świetnym pomysłem na szybką zbiórkę. Jeżeli dalej macie problem z rozpaleniem ogniska, oglądnijcie drugi odcinek Brokułowego Gotowania. Dzięki za dziś, do zobaczenia za tydzień. Czuwaj! Dobra, już chyba wystarczy, co? Ale ty... Nie boli? Au! Ups, złamałem. Co złamałeś? Mikrofon. Co? Ale jak mikrofon? Złamałem. Dobra. Ale działa? Działa, ale złamałem. Ale...